Cześć, witam Was serdecznie w kolejnej sekundzie dla kwiatów. Nazywam się Katarzyna Grata-Szynkowiak i przygotuję dzisiaj dla Was kompozycję wielkanocną. Do czego użyję? Gąbki florystycznej, drewnianej skrzynki w kształcie sześciokątu. Coś, czym mam narcyzy piękne, które mi się zawsze kojarzą z okresem wiosennym. Mimoza, trochę mchu, jajka, piasek i kraspedia. Bez względu na to, że narcyzy mam w tej chwili w takim stadium, gdzie one w ogóle nie są rozwinięte i nie widać, jakiego koloru są kwiatki, chciałabym ten kolor żółty podciągnąć innymi roślinami. Do tego użyję kraspedii, jedna z ulubionych roślin florystów, chociaż cena nie jest jej zbyt niska, no to czasem warto sięgnąć po tak niewielką, a dość drogą roślinę dla uzyskania pewnego efektu. I użyję do tego mimozy. Klasyczny zestaw, jak to ja mówię, jajeczkowy. Tak? Kojarzy mi się dokładnie z jajkiem przeciętym na pół, białe, białko, żółte, żółtko. I w takich też zestawie kolorystycznym będzie ta kompozycja. Łączę tutaj rośliny cięte znowu z roślinami doniczkowymi, cebulowymi. To jest bardzo klasycznym ruchem i zestawieniem w wiosennych aranżacjach. Bierzemy się do pracy. Praca jest skończona. Wykorzystuję tutaj ogromną zaletę roślin cebulowych, ich długotrwałość, tak? Chodzi o to, że są w stanie i pięknie wyglądają w fazie jeszcze cebulowej, ale również za tydzień, dwa będą pięknie wyglądały w fazie, kiedy kwiaty zaczną się pokazywać i wykwitać. W tej chwili mamy ładny biało-żółty kolor, to co nam daje piasek, jajka i kraspedia z mimozą. Natomiast za jakąś chwilę, za tydzień, dwa, w zależności w jakich warunkach będzie kompozycja przechowywana, rośliny cebulowe, czyli w tym przypadku narcyzy, zaczną nam wykwitać. Narcyz potrafi urosnąć jeszcze w jakieś 20-30 cm, więc w pewnym momencie te żółte kolory będą się na górze zlewały. Ale to też Wam daje możliwość zmiany i to też Wam daje przykład na to, jak praca, którą wykonacie, jest w stanie cieszyć oko klienta lub Wasze w Waszym domu przez dosyć długi czas, bo myślę, że to jest kompozycja, która będzie cieszyła około miesiąca czasu. Pamiętać należy, aby od czasu do czasu nalać troszeczkę wody na gąbkę, chociaż niewiele, bo rośliny, te, które są w tej chwili do tej gąbki włożone, nie potrzebują aż takiej ilości. Mimoza myślę, że będzie pierwsza, która wykwitnie nam i nie będzie atrakcyjna. Należy ją w pewnym momencie z kompozycji wyjąć i czekać na to, co się będzie dalej działo. Kraspedia jest rośliną, która się świetnie zasusza, więc te piękne kulki, które są żółte, one są jako materiał cięty naturalnie do kupienia, ale też bardzo wielu florystów kupuje go w sezonie, po czym suszy i wykorzystuje w pracach codziennych przez cały okres roku. Cóż mogę powiedzieć? Dużo radości stworzenia Wam życzę i zapraszam na kolejną sekundę dla kwiatów.